Więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat. Dzień dobry, Karol Grabias z tej strony. Miło mi rozpocząć kolejny odcinek podcastu z Więźle. Spotykamy się u kresu Adwentu, czasu, który w szczególny sposób stawia przed nami pytanie o bliskość i obecność tego co święte. Spotykam się również z okazji premiery naszego najnowszego zimowego kwartalnika Więź. W tym numerze w dziale religijnym stawiamy fundamentalne dla nas pytanie o istotę doświadczenia religijnego. Przez tą tematykę będzie nas prowadził, będzie z nami przez nią wędrował ksiądz profesor Andrzej Draguła. Dzień dobry, księżę profesorze. Dzień dobry. Witam Dok serdecznie. Doktor habilitowany teologii, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i członek redakcji kwartalnika Więź. Księże profesorze, w tym numerze kwartalnika ważna wydaje się kategoria spotkania. Ona się przewija prawie we wszystkich tekstach. To jest takie pojęcie, które przez pewien czas fascynowało filozofów takich jak chociażby Gabriel Marcel czy Józef Tischner, jak mi się wydaje znanych naszym słuchaczom. W tym spotkaniu wzajemnego zwrócenia się ku sobie, ja, z ty, które przekracza porządek naszego wewnętrznego doświadczenia, myśliciele różnej, różnego pochodzenia dostrzegali obietnicę, jednocześnie wspomnienie tego, co się dokonało w wierze religijnej. Czy ta kategoria spotkania wydaje się ojcu dzisiaj jeszcze ważna i w jakimś sensie adekwatna dla opisywania tego, co dzieje się faktycznie w doświadczeniu religijnym? Czy ona jest jednak troszeczkę już pewnym takim e, intelektualnym echem przeszłości, o którym stopniowo zapominamy? Nie wydaje mi się, żeby była ona echem przeszłości. Jest to raczej kategoria, wciąż wydaje mi się trudna i domagająca się redefinicji. Bo tak jak pan zauważył na początku Zbliżamy się do końca adwentu i będzie się pojawiała kategoria przyjścia. Tak, przyjście. Bóg przychodzi. Bóg przychodzi w przestrzeni liturgicznej, Bóg przychodzi w Eucharystii, Bóg przychodzi w tajemnicy Bożego Narodzenia, cokolwiek to znaczy, właśnie. Bóg przyjdzie na końcu czasów. I teraz, jeżeli weźmiemy te. Chociażby te dwie kategorie, te, te dwa rzeczowniki, przyjście i spotkanie. Dodajmy do tego doświadczenie, ale doświadczenie wydaje mi się jest trochę inną kategorią, ponieważ przyjście i spotkanie ma swoje konkretne odpowiedniki w życiu człowieka. To znaczy my wiemy, czym jest spotkanie z drugim człowiekiem, my wiemy, co to znaczy, że drugi człowiek przychodzi. Ale teraz, czy my wiemy, co to znaczy, kiedy Bóg. Przychodzi i kiedy Bóg się z nami spotyka, czy my spotykamy się z nami? I to jest pytanie takie, jakby trzy są możliwe odpowiedzi, wydaje mi się, że albo jest to doświadczenie tożsame z doświadczeniem ludzkim czy międzyludzkim, i od razu mówimy, że nie, bo przecież Boga nie spotykamy tak, jak my się teraz spotykamy, nawet jeżeli filozofowie mówią o twarzy i o spotkaniu twarzą w twarz. Czy jest to wyłącznie metafora? To znaczy coś, co nie ma swojego realnego desygnatu, tylko po prostu mówimy przez analogię do ludzkiego doświadczenia? Czy też jest to coś pośredniego? Mam wrażenie, że ze wszystkich tekstów z zimowego wydania więzi i z naszej rozmowy z profesorem Weiserem, profesor Zowczak, i z pana też eseju filozoficznego, jak także z tekstu profesora Kity, wyłania się chyba diagnoza, że to jest coś pośredniego, to jest spotkanie ale, to jest jakieś spotkanie sui generis, to jest jakieś spotkanie, które z jednej strony nosi znamiona spotkania, a z drugiej strony wykracza po to, Poza to ziemskie doświadczenie, międzyludzkie doświadczenie spotkania. Ma coś w sobie ze spotkania, a jednak nie daje się zamknąć w takich um, arystotelesowskich kategoriach spotkania, że musi być, nie wiem, jedność miejsca, czasu, fizyczna obecność osób w bliskiej przestrzeni, które patrzą się na siebie. Przecież tak nie da się opisać spotkania z Bogiem. Więc nie wydaje mi się, żeby to, było, żeby to była kategoria którą należałoby zapomnieć, albo że to jest kategoria zapomniana. Nie, mnie się wydaje, że to jest być może kategoria coraz mniej czytelna. Dlaczego? Dlatego, że chyba trochę z tych tekstów, myślę, że zwłaszcza z wypowiedzi profesora Zowczak to wynika też dużo, chyba zmieniają się nasze bytowe spotkania. To znaczy, jeżeli sobie przywołamy chociażby ten to uniwersum wiejskie, na którym zbudowane było, było pobożność, religia ludowa czy pobożność ludowa, to one jednak, to uniwersum bazowało na bardzo konkretnych, bezpośrednich, intensywnych relacjach społecznych, gdzie właściwie człowiek się spotykał nieustannie, tak? bo tego wymagało życie. Dzisiaj wydaje mi się, że żyjemy jednak w zatomizowanym społeczeństwie i te spotkania są... Nie wiem, rzadsze, bardziej powierz powierzchowne są. Nie wiem, w sklepie się nawet nie spotykamy, bo idziemy do kasy automatycznej, i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy o tym wiemy, co z, na co z nami zrobiła technologia. Więc w związku z tym wydaje się, że, że, że nie mamy tego prostego przełożenia, a z drugiej strony, a z drugiej strony teraz sobie pomyślałem, że być może nasze spotkania zapośredniczone, technologiczne, wirtualne, hybrydowe telespotkania, być może one nam pokazują, że można się spotykać w jakby trochę inny sposób, nie fizyczny, tak? a, jednak, a jednak interaktywny, może nie interpersonalny, a jednak jakoś interaktywny. Może to była jaka by jakaś podpowiedź, nie wiem, może z Bogiem się spotykamy jak, no właśnie, w jakiś te telesposób? Do tej zmiany społecznego kontekstu, który w jakimś sensie rzutuje na nasze pojmowanie spotkania będę i, spo, i pojmowanie religii, na pewno będę chciał jeszcze przejść, ale chcę jeszcze zastanowić się nad tę, tą kategorią pomiędzy, nad tą kategorią, w której widzimy, że te spotkania międzyludzkie w jakimś coś nam mówią o spotkaniu z Bogiem, ale jednocześnie. Jest jakaś sfera inności w tym, co się, w tym, co dzieje się w wierze. W swojej wypowiedzi przytacza pan Benedykta XVI, który w Deus Caritas Est wspomniał, że chrześcijaństwo nie jest systemem, nie jest zbiorem twierdzeń, tylko jest, jest spotkaniem z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę. Czy tutaj można dostrzec te rysy podobieństwa? To znaczy z jednej strony właśnie, że mamy do czynienia z osobą, a z drugiej strony, że każde spotkanie w jakimś sensie nas wykoleje, nam pokazuje życie w innym, w innej kategorii, w innej tonacji, w innym świetle. Z jednej strony jest to oczywiście pomocne, bo ciągle mówimy o Bogu jako o sobie, czyli o kimś, kto może wejść ze mną w relację. Ja wczoraj mówiłem... W kontekście jesteśmy także rekolekcji, które głoszę u św. Marcina i mówiłem wczoraj także, dlaczego nie możemy wierzyć w Kościół, tak jak wierzymy w Boga, ponieważ Kościół nie jest zdolny do wytworzenia interpersonalnej relacji, bo sam nie jest osobą. Oczywiście mówimy o nim jako mistycznym ciele Chrystusa, ale przecież Kościół jako tak jest instytucją, a więc jest osobą. Nie wytworzy relacji, nie wytworzy, nie wiem, relacji miłości, to jest niemożliwe. A Bóg, o Bogu myślimy w kategoriach osobowych. Przynajmniej my chrześcijanie Go tak postrzegamy, jako osobę, nie jako, nie wiem... Energia. Energię. jakiś, nie wiem, amalgamat czegoś, coś, jakąś siłę, tak, dynamis i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony e, ciągle sobie uświadamiamy, że nie, nie uciekniemy od kategorii, od kategorii inności tej osoby. Czyli znowu musimy powiedzieć, ja wiem, że teologia bardzo lubi to określenie sui generis, czyli swoistego rodzaju, ale to tak jest, to jest osoba swoistego rodzaju. We wszystkich tych tekstach przewija się to myślenie o Bogu jako innym, no być może czasami także i obcym, tak? Ta, ta aporia, ta dychotomia, to napięcie pomiędzy... O którym Pan wspomina bardzo ciekawie, bo zresztą to mnie też kiedyś interesowało, na ile jesteśmy zakorzenieni w tym języku, który tak blisko siebie w łacinie ma wroga i gościa. Ponieważ ten, który się do mnie zbliża, kim on jest? Jest taka scena, która jest mi bardzo bliska w dramacie Maurycego Meterlinka, Ślepcy. Znam, go, znam ją, tę scenę, znam ten dramat, bo myśmy, ją, myśmy ten, ten spektakl pokazywali jeszcze w czasach seminaryjnych, gdy byłem klerykiem. Tam grupa ślepców wychodzi, wychodzi z przytułka i nagle ktoś się do nich zbliża i oni nie wiedzą, kim on jest. Jesteś, ty jesteś wróg czy przyjaciel. Przyszedłeś nas ocalić czy zniszczyć. E, i, i, I to jest bardzo interesujące, że ten... Inny przychodzi do nas, no właśnie to jest pytanie. Czy ten inny przychodzi do nas z pewnej potencji, którą my możemy rozpoznać bądź jako wroga, bądź jako przyjaciela. To jest też pytanie bardzo interesujące. Jakie mechanizmy w nas powodują, że czasami tego innego rozpoznajemy w kategoriach wroga, a innego w kategoriach przyjaciela? Nie wiem, na ile to jest logiczne, ale jak gdzieś wyczytałem taką interpretację, być może ciekawą, że w Polsce droga się nazywa po staremu gościniec, więc przychodzi nim gość. Po niemiecku jest weg, ale weg po niemiecku to jest iść, to jest odchodzić. To jest odchodzić. Po niemieckiej drodze się odchodzi, po polskiej drodze przychodzi gość. Być może to coś mówi o naszych mentalnościach, ale nie chcę o tym mówić. Chcę tylko powiedzieć, że ten. Inny Bóg jako inny przychodzi w takiej potencjalności, przecież dobrze wiemy, nawet w, nawet w myśleniu Rudolfa Otto, to jest przecież także tremendum, a więc coś, co może, czy ktoś to może wzbudzić w nas lęk, nie tylko fascynację. Myślę, że to napięcie pomiędzy tym innym, który się objawia jako też w Starym Testamencie, który się objawia jako karzący i leczący, jako uzdrawiający. I zabijający, jako, jako bliski i daleki. Ciągle są te, te aporie, to napięcie. Pojawiła się tutaj bardzo, według mnie, ciekawa metafora tych ślepców, do których przychodzi obcy. A jednak ślepcy y, nie widzą, kto do nich przychodzi, a jednocześnie wyczuwają cudzą obecność. Tu pojawia się w jakimś sensie, wydaje, wydaje mi się, pytanie o zmysł religijny, ponieważ to przejawia się w refleksji wielu teologów, i filozofów, że żeby mówić o doświadczeniu religijnym, żeby mówić o tym przyjściu innego, jednak musi być jakieś, powiedzmy, jakieś pęknięcie w osobie, jakaś przestrzeń otwarcia, przez którą on może się do nas, do nas wlać. Czy dzisiaj mamy z tym problem? Z, czy z definiowaniem, czy stwierdzeniem, że w ogóle Zmysł religijny jest czymś w ogóle uniwersalnym. Nie mam na to przyznam szczerze odpowiedzi. Bo z jednej strony ciągle gdzieś z tyłu głowy mamy, że Anima naturaliter christiana, albo przynajmniej religioza, więc, więc twierdzilibyśmy, że ten zmysł religijny jest, jest w jakimś sensie przyrodzony człowiekowi. Tak? Ronald Dunbar w jego książce religijni pokazuje, że religijność jest jednak pewną stałą. Co prawda, ona się zmienia, zmienia się przedmiot religijności, zmieniają się formy religijności. Być może mamy do czynienia, wiem, że to zabrzmi dziwnie, z religijnością niereligijną, to znaczy taką, w której nie ma tych wyznaczników religijnych typu transcendencja, dystans do transcendencji, zależność od Boga itd., tak ale pewne postawy możemy nazwać religijnymi. Znowu ksiądz profesor Tomasz Halik w swojej książce Popołudnie chrześcijaństwa, on mówi o tym, że jest pewna, jest pewien przedmiot wiary, jest pewno ten akt wiary. I on twierdzi, że ten akt wiary jako taka pierwotna, fundamentalna, taka, taka no właśnie, pierwot, pierwotna potrzeba zaufania komuś, zawierzenia się komuś, on twierdzi, że jest obecna w każdym człowieku. Tylko ten przedmiot, który daje język tej, tej, tej postawie jest zróżnicowany. A, a katechizm, żeby skończyć ten wątek teologicznie, katechizm mówi, że człowiek z natury jest kapaks Dei. Kapaks to znaczy jest otwarty na Boga. Czy to znaczy, że każdy z nas ma zmysł religijny, i czy to znaczy, że każdy z nas otrzymał, no właśnie, łaskę. Wiadomo, to się często powtarza w rozmowach, kiedy się rozmawia z kimś niewierzącym, że. Ale ja łaski nie mam. No, jak odpowiedzieć na to pytanie? Zanegować? Hm, nie mam dowodów na to, ale jakie on ma dowody na to, że on łaski nie ma, też nie wiem. Myślę, że co do jednego dzisiaj bym się zgodził, że tracimy pewien taki naturaliz... nienaturalistyczny, nie Taki naturalny zmysł religijności, który. Jeszcze w dawnych czasach, o czym szeroko mówi profesor Zowczak, mieliśmy pewną zdolność religijnej interpretacji rzeczywistości, która sama narzucała się jakby religijnie. Dzisiaj ten horyzont nam się bardzo mocno spłaszczył, czyli nie ma takiego transcendentnego powszechnego odniesienia, ale to nie jestem przekonany, że ludzie przestali być religijni. Być może przestali być religijni w tym takim klasycznym tego słowa znaczeniu, a realizują swoją religijność w bardzo różny sposób. Opublikowałem taki tekst o będzie teraz lokowanie produktu w roczniku Filologia Polska Uniwersytetu Zielonogórskiego pod tytułem Teologia Sekularna Olgi Tokarczuk, w którym pokazuje sama Olga Tokarczuk Mówi, że jej koncepcja literatury jest alterreligijna, czyli jest to jakaś religijność, która wypiera się tych pierwotnych kryteriów religijnych, ale chce stworzyć jakiś parareligijny system, to jest bardzo interesujące i w gruncie rzeczy Olga Tokarczuk tworzy takie uniwersa quasi religijne. Można powiedzieć za tym, że ten zmysł religijny, kiedy kiedyś pojmowany był w takich kategoriach, powiedzmy sztywno teologicznych, kapax Dei, osoba otwarta naturalnie na drugą osobę, gdzieś w jakimś sensie się rozgałęzia, roz, można powiedzieć, w, ujmuje samego siebie w innych kategoriach, jako prazaufania, troski, poszukiwania nadwyżki sensu, i gdzieś to w tych sferach, można powiedzieć. Już teoretycznie sekularnych, pączkuje w miejscach, w których na my wcześniej byśmy religijności nie dostrzegali. Ta religijność zmienia się teraz też w coś, co się nazywa coraz bardziej powszechniej duchowością czy nowymi duchowościami, prawda? Czyli są to ludzie, którzy rozpoznają swoje wnętrze, jakby upominają się o bogactwo życia wewnętrznego, życia duchowego, nie tylko życia psychicznego, ale życia duchowego. Ja to pisałem w tym takim tekście, który był w poprzednim numerze, już nie pamiętam, o związkach między właśnie ćwiczeniami i ignacjańskimi, uważnością, o której też Pan wspomina, i właśnie życiem duchowym. Gdzie mówi się właśnie o duchowości ateistycznej, mówi się o duchowości nieteistycznej, nawet o religii nieteistycznej. Tak czasami buddyzm się ujmuje, prawda? Tak się czasami ujmuje buddyzm, ale u Dworkina jest właśnie taka koncepcja religijności nieteistycznej, która wychodzi z założenia bardzo interesującego, że świat jest rzeczywistością, jak on to mówi, inherentną, to znaczy ma w sobie pewną pewien ład, pewną harmonię, ale jest to in, in, harmonia inmanentna, wsobna. In, on nie mówi, że przez to świat ma w sobie cechę boskości, ale pewnego naturalnego ładu. I dla niego jest to już postawa religijna. Uznanie sensu w świecie, choć on nie posiłkuje się żadnym Bogiem, żadną nadprzyrodzoną instancją, mówiąc szerzej, by tę sensowność uzasadniać, nie? Żeby, ją, żeby ją legitymizować. Można powiedzieć, używając tak jednak trochę technicznego języka, że dla współczesnego człowieka, tego, dla którego świat się trochę właśnie spłaszczył, jak to ksiądz-profesor ujął, ta perspektywa panteistyczna jest w jakimś sensie pociągająca, ta, ten Bóg Spinozy, który jest jednocześnie naturą, a postrzeganie totalnej inności jakiejś, takiej pozaświatowej, poza osobowej obecności jest czymś, co jednak wydaje się, budzi nieufność. Wydaje się czymś nie, niezrozumiałym i dziwnym. No, pytanie, dlaczego tak się dzieje. Być może jest to jakaś um, reakcja na, w ogóle na instytucję religijną. Nie? Myślę, że um, zwłaszcza w Europie, instytucje religijne, czy też takie religie tradycyjne oparte na jasnej strukturze z jednej strony zdystansowanego Boga, a z drugiej strony, to nazywa właśnie Danbar w swojej książce, moralizujący wysoki Bóg, czyli Bóg, który jest wysoko, poza, zdystansowany i co więcej, ma pewne pretensje o to, by narzucać nam pewną moralność, to jest bardzo interesujące, bo w tamtym roku trochę z przymusu musiałem wykładać religiologię i kiedy trochę poczytałem o religiach przedmonoteistycznych, bardzo interesujące było dla mnie to, że te religie nie łączyły systemu religijnego czy systemu utologicznego z systemem moralnym. O tym też pisze Chantal Del Sol w swojej książce o o końcu epoki chrześcijańskiej, że właściwie judo chrześcijaństwo stało się pierwsze, no islam zapewne też, który stawia związek między życiem religijnym a życiem moralnym. I być może dzisiaj mamy taką tendencję oporu wobec myślenia o religii, która wprowadza we mnie także etyczne konsekwencje. Bo to co pan mówi, to jest w pewnym sensie trochę, mm, trochę nie wiem, tęsknota, wygodna tęsknota, nie chciałbym tego wartościować, ale myślenie o religii jako wyłącznie o tym systemie e, duchowościowym, powiedzmy tak, który nie miałby żadnych konsekwencji moralnych, jest w pewnym sensie wygodne, bo i judaizm, i islam, i chrześcijaństwo ciągle mówią owszem. Benedykt ma rację, na początku jest spotkanie, ale to spotkanie, no nie oszukujmy się, ostatecznie generuje jakieś systemy etyczne. Pytanie jest dzisiaj, czy nie mamy na właśnie zwrotu przeciwko tym systemom etycznym, które wynikają z tych mocno hierarchizowanych religii, a więc rykoszetem jest to także opór wobec. Czy to jest tęsknota za panteizmem, takim, że wszystko jest przebóstwione? No, chyba bym się z tym nie zgodził. Człowiek współczesny jest chyba trochę bardziej jednak racjonalny. I owszem, być może będzie rozpoznawał ten sens, ale czy on go będzie kategoryzował jakąś boskością wszechogarniającą świat? Nie, nie wiem, nie jestem przekonany. To jest, też, to jest zresztą też diagnoza Chantal Del Solo, ona tak twierdzi, ale ja się z tym akurat z nią nie zgadzam. Wróćmy do samego spotkania, ponieważ to my, wydaje mi się bardzo ciekawy trop. Do spotkania z jednej strony jako kategorii, która gdzieś się pojawia w naszym myśleniu, a z drugiej strony niechęci do religii pojmowanych w sensie horyzontalnych systemów etycznych, jak właśnie tego Boga patrzącego na nas z wysoka. Czy to nie jest trochę tak, że, no, spójrzmy jednak znowu na to spotkanie w tym pomiędzy, czyli poprzez podobieństwa? Spotkanie między ludźmi, zresztą jak pisał jeden z filozofów polskich zajmujących się tym, tym obszarem Jerzy Bukowski, spotkanie może prowadzić do wspólnoty. Oczywiście nie zawsze prowadzi, ale może prowadzić do wspólnoty. A jednym z elementów wspólnoty z drugim jest nasze zobowiązanie moralne wobec niego. Czy to nie jest trochę tak, że my dzisiaj jesteśmy tak bardzo zdystansowani do, tych, do tego wymiaru etycznego religii? Z tej racji, że nie mamy... Naoczności tego pierwszego etapu, to znaczy nie widzimy, że skoro spotykamy kogoś i to spotkanie jest spotkaniem znaczącym, jest to coś, co wprowadza do naszego życia nowy kontekst, to zanim idą pewne zmiany natury moralnej, które nie wynikają wyłącznie z nakazu, a przede wszystkim w chrześcijaństwie nie wynikają przede wszystkim z nakazu, ale jednak, jednak z, z poczucia jakby miłości do tego ty, czy nie widzimy właśnie, czy tam, ten niezrozumienie wynika z braku tego pierwotnego spotkania, które ma swoje konsekwencje. To znaczy dostrzegamy tylko ten etap końcowy, Zapominając o tym, że ono wynika z czegoś. Dobrze, ale mówi Pan teraz o spotkaniu em, w, tym, w tej kategorii międzyludzkiej, która tworzy wspólnotę, czy myślimy teraz, już wracamy do tego spotkania z tym ty innym, czyli z Bogiem? To znaczy, chcę pokazać przez analogię, poprzez Aha. właśnie to podobieństwo, że tak jak spotkanie z drugim człowiekiem tworzy w relacji zobowiązania, tak również to spotkanie, można powiedzieć, religijne, również do tych zobowiązań prowadzi dla osoby, która faktycznie tego spotkania doświadcza. I tego tak. nie widzimy dzisiaj. Chyba tak, chyba tak. Znowu odwołam się do tego, co wczoraj akurat mówiłem na rekolekcjach, bo trochę nawiązując do Jona Fossego, który mówi, że on ma nadzieję, że lektura jego, jego wierszy, jego powieści, jego dramatu jest komunią. To określenie komunia, które oczywiście w teologii katolickiej jest jakoś zarezerwowane, użyte przez pisarza, który deklaruje się jako katolik, co też jest ważne w interpretacji tego, co mówi, jest dla mnie ważne, bo rzeczywiście, żeby miały sens owe konsekwencje natury społecznej, etycznej, moralnej, jakkolwiek je nazwiemy, życiowej, międzyludzkiej, to one mają sens wyłącznie wtedy, kiedy mamy do czynienia z uprzednią komunią. Jeśli tej komunii nie ma, ja wczoraj też tak mówiłem, że być może łatwość porzucania dzisiaj kościoła czy religii wynika z tego, że ona była dla wielu tym, co właśnie Fosse mówi, informacją albo perswazją. Nie da się Trwać długo przy samej informacji, a już przy perswazji to w ogóle nie da się trwać długo, tak? I teraz religia czy chrześcijaństwo, które jest sprowadzone do informacji, takiej konotacji intelektualnej, do przekazu treści, tak jakby z wiedzy miała wynikać wiara, co jest oczywiście nieprawdą, a z drugiej strony skupienie się na tej perswazji, czyli na, w gruncie rzeczy na kwestiach no, moralnych, tak, ono jednak w pewnym momencie nie wiem, męczy, nuży, przeszkadza. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie ma komunii, czyli tego poszerzonego fundamentu mojej relacji z Bogiem, to wszystko, co, co z tego nie wynika, a rozumiem, że dla wielu te konsekwencje etyczne nie, nie są właśnie nie są konsekwencjami spotkania, nie wynikają ze spotkania. To jest tak, jak, jakbyśmy się umówili, że tak trzeba robić. No dobrze, ale dlaczego tak trzeba robić? Dlaczego? Dlatego tak trzeba robić, że to wynika właśnie z owej komunii. Być może jest to największa trudność współczesnej religii czy wspólnego, współczesnego przepowiadania chrześcijaństwa, to znaczy mówienia o chrześcijaństwie jako o komunii, jako o spotkaniu z Bogiem, że to jest punkt wyjścia i to jest ostatecznie punkt dojścia. Być może zbyt często, nie wiem, popytajmy ludzi, ale zbyt często religia łączy się właśnie z tym moralizującym Bogiem, a nie z Bogiem, którego spotykamy. To nurtuje mnie, ponieważ no, dla wielu filozofów religii, którzy gdzieś są mi bliscy, zawsze fundamentalne jest to przekonanie, że wiara poprzedza religię, że religia jest tym fenomenem, który nabudowuje się na tym fundamentalnym akcie e, doświadczenia, e, obecności tego, co święte. I zawsze, to mogę się podzielić taką refleksją, zawsze trochę odczuwałem pewien dyskomfort, kiedy słyszałem to straszenie wierzącymi, niepraktykującymi, a czasami mam wrażenie, że niedostrzegany jest ten fenomen praktykujących niewierzących, że to też jest pewna forma zagrożenia i że to też właśnie prowadzi do napędzenia koła sekularyzacyjnego. No, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Profesor Weiser mówi tu o swoim przyjacielu, który jest Żydem e, niewierzącym, a praktykującym. Tak? E, pytanie, czy to, je, czy to chodzi o wiarę, czy o tożsamość kulturową. E, to samo pytanie stawia andré kontz w swojej książce o duchowości ateistycznej, gdzie on wspomina właśnie Dwóch Żydów, którzy się e, spierają o to, czy Bóg istnieje. Jeden z nich mówi, że nie istnieje i twierdzi, że Boga nie ma, a ten drugi widzi go na, 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 na zajutrz, jak tamten niewierzący się modli. I mówi, no dlaczego ty się modlisz? Przecież nie wierzysz w Boga. On mówi, to nie ma nic do rzeczy. <laughs> Czyli to, czy ja wierzę w Boga, czy ja nie wierzę w Boga, nie ma nic do rzeczy w odniesieniu do mojego praktykowania bycia Żydem. To oczywiście wydaje mi się bardzo często kwestią elementu tożsamości, która jest takim amalgamatem tożsamości religijnej, cywilizacyjnej, kulturowej, a czasami także narodowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, jaką funkcję wtedy spełnia religia? czy religia spełnia funkcję fundamentalną, czyli zbawczą. Bo to jest wielkie słowo, ale w gruncie rzeczy po to jest wiara, by wejść w perspektywę zbawienia. E, mnie się wydaje, że w, w takich przypadkach, o których Pan mówi, religia jest takim systemem, jakby to powiedzieć, mm, pozwalającym właśnie znaleźć jakąś strukturę scalającą rzeczywistość, tak? Religia jako struktura scalająca rzeczywistość, jako religia jako struktura wyjaśniająca rzeczywistość, wprowadzająca ład, czyli w gruncie rzeczy takie wtórne funkcje religii, bo według tak zwanych definicji funkcjonalnych to przecież takie funkcje religijne może spełniać, nie wiem, kultura, sztuka, ideologia. Ideologia, sport może nawet, który staje się taką strukturą nadrzędną, która porządkuje, porządkuje, porządkuje rzeczywistość. To nie musi być wiara. Ba, powiedziałbym, że wiara w gruncie rzeczy tak zbytnio rzeczywistości nie porządkuje. Ona raczej wrzuca człowieka w dramat wiary, by nie powiedzieć, w tragizm wiary, tak? ale to jednak, to dramatyczne ujęcie wiary jest tutaj potrzebne. E, bo właśnie, nawet jak przeczytamy sobie trochę ostatniego noblistę, to czy tam u niego mamy wiarę, która mu świat porządkuje? E, chyba nie. To jest coś, co, e, co raczej wrzuca go w w kolejny dramat, no właśnie, w dramat zbawienia, to wiara wcale nie ma takiego, e, takiego, ta, takiej funkcji porządkującej. Jeszcze do jednego nawiążę. Badania, które zrobił jeden z naszych magistrantów, który pisał o motywacjach osób składających formalną apostazję, okazało się, że wielu z nich pisze, mówi, że wiara przestała usensowniać życie. Znaczy nie potrzebują wiary, by wytłumaczyć życie. A przecież to jest naturalna funkcja wiary, bo em, z punktu widzenia socjologii religii, czy nie wiem, antropologii religii, religia rodzi się właśnie po to, żeby wyjaśnić to, co jest niewyjaśnialne, tak? Em, czyli wyjaśnić świat. A myślę, że w perspektywie wiary pozostajemy na niewyjaśnieniu. Fosse dostał Nagrodę Nobla za to, że szuka słów dla tego, co jest niewypowiedziane. Mnie się wydaje, że ostatecznie wiara no, zderza się, jest zderzeniem z tą rzeczywistością niewypowiedzianego, tak jak to spotkanie, którego nie da się wypowiedzieć ostatecznie kategoriami ludzkimi. Więc... To, o czym Pan mówi, czyli ta, ta religia, no właśnie, gdzie mamy praktykowanie, czy też moralne, czy nie wiem, pobożnościowe, oczywiście ono może wynikać z komunii. Chciałbym, żeby tak było. Ale jeśli nie będzie wynikać z komunii, to mnie się wydaje, że w pewnym momencie się to porzuca. Delsol o tym właśnie pisze, że, że, że trwają ci, którzy związek mają silniejszy niż tradycja. Silniejszy niż zwyczaj, silniejszy niż przyzwyczajenie, tak? Silniejszy niż takie, właśnie te wtórne elementy religijne. Ciekawa pojawia się tutaj perspektywa religii, jako perspektywy wyjaśniającej rzeczywistość. Mhm. Ale czy to nie jest tak, że to, to, to jest błąd, który popełniają się wydaje. Wojujący ateiści wskazują, że to jest jakiś taki zamknięty system, czy kosmologiczny, czy etyczny. Ale czy sami, sami wierzący też czasami nie popełniają tego błędu, myśląc, że właśnie my wierzymy, więc my już mamy ten, e, mamy zamkniętą książkę, dramat się skończył, e, nie ma już żadnej e, walki Jakuba z aniołem, znamy po prostu, jaki będzie końcowy rozdział rzeczywistości, oglądamy teraz napisy końcowe. Czy to nie jest trochę właśnie taki błąd dzielony, że religia jest wyjaśnianiem, jest wyjaśnieniem w sensie takim dającym poczucie pewności. To nie jest błąd ateistów i wierzących na tej samej stopie? Nie wiem, czy to jest błąd. Mnie się wydaje, że to jest pewna, pewna perspektywa, pewien profil wiary, ale wydaje mi się, że to jest profil wiary, który raczej jest przeszłością, albo przynajmniej odchodzi w przeszłość, bo chyba jest to to, co pan mówi, jest typowe dla Takiej właśnie religijności. Ktoś by powiedział, to jest ciekawe, bo jedni by powiedzieli, że to jest religijność być może naiwna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to może być e, e, religijność głęboko zinterioryzowana i zaakceptowana. To znaczy, kiedy ludzie mówią w różnych trudnych sytuacjach, że Bóg tak chciał, zdaje sobie sprawę, że jeden oburzy się na, te, na to zdanie, nie? bo to na przykład może dotyczyć. Nie wiem, tragedii, już nie chcę mówić o śmierci, ale jakiejś tragedii. Nie? Jeden e, powie, nie, Bóg tak nie chciał, Bóg tego nie chciał, bo Bóg nie chce śmierci w niczym, Bóg nie może chcieć zła, więc Bóg tego nie chciał. Ale drugi, który ma zupełnie inny paradygmat, powie, Bóg tak chciał. I to Bóg tak chciał je, dla jednych może być sposobem... Obwinienia Boga i właściwie odejścia od Boga, ale dla drugich jest bez mała wyznaniem wiary. To znaczy wierzą w jakiś sens ostateczny, który jest sensem nierozpoznawanym jeszcze dzisiaj, ale ostatecznie oni widzą w tym um, no to, co się nazywa, nie wiem, opatrznością, planem Bożym, jakąś wizją całościową. I to było typowe, czy to jeszcze jest typowe dla niektórych właśnie profili pobożności, religijności, zwłaszcza tej, 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 tej pobożności ludowej, gdzie, tak jak Pan mówi, rzeczywistość jest cała. W gruncie rzeczy zamknięta, już wyjaśniona, już jest skończona, no, to są napisy końcowe, tu się nie ma żadnej niewiadomej, no, to wszystko z drugiej strony ma Pan Bóg poukładane, nie? Tylko, że my widzimy podszewkę, tę Bożą podszewkę, jak to mamy właśnie, nawiążę do tytułu filmu. Widzimy rzeczywistość ze strony podszewki, ale z drugiej strony ona się układa na wzór. Ten drugi powie nie: Ja tu żadnego wzoru nie widzę i, i, i nie chcę Pana Boga w to mieszać. E, pozostaje ciągle w dramacie wiary. Więc trudno mi powiedzieć, czy to jest rzeczywiście błąd. To jest pewien profil, chyba być może także związany z pewnymi, nie wiem, potencjałem psychologicznym danej osoby, pewnym, pewnym właśnie jej profilem toż, tożsamościowym. Ale mnie się wydaje, że to jest także powiązane z tą taką pewną naturalną, religijną wizją świata. No właśnie, bo czy to nie jest tak, że sam obraz wiary i sam akt wiary nie trochę w jakimś sensie zmienia się w zależności od tego, jak postrzegamy relacje pomiędzy Bogiem a światem? To znaczy, kiedy mieliśmy tą fazę tej powiedzmy pierwszej religijności, naiwnej religijności, jak o tym pisał Paul Ricker, pierwszej naiwności, on pisał o pierwszej naiwności, czy ten obraz Boga obecnego w świecie jako prawodawca, jako podtrzymującego przy istnieniu, będzie owocował zupełnie inną wiarą niż ten obraz, w którym gdzieś jakoś jesteśmy dzisiaj. To znaczy, że jeśli jest Bóg, to jest on albo nieobecny, albo gdzieś wycofany, albo gdzieś obecny na dnie naszego sumienia, w twarzy drugiego człowieka, ale na pewno nie w jakimś ładzie dziejowym, który wydaje nam się już dzisiaj, przynajmniej od czasu II wojny światowej, głęboko wykolejony. To widać bardzo dobrze w poezji Różewicza, zwłaszcza w tym jego wierszu Nauka Chodzenia, gdzie on mówi wprost: Bóg nie umarł, ale odszedł. I trzeba być wreszcie dorosłym. Stąd to właśnie ta nauka chodzenia, czyli stawiania pewnych kroków niezależnych, tak? nie trzymania się Pana Boga za rękę. E, e, to jest ta wizja Różewiczowska, ale oczywiście tak, e, to wszystko zależy od tego, jak my postrzegamy tę relację między Bogiem a światem, czy to jest Bóg interwencjonista e, i wówczas wszystko będziemy widzieć jako zaszyfrowaną mowę Boga. Myślę, że są tacy, którzy widzą to. Ale ksiądz profesor do nich nie należy. Ja do nich nie należę, tak. Ja do nich nie należę. Jestem chyba już bardziej, bardziej, nie wiem jakiego tutaj użyć słowa, żeby, 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 jak, żeby nie było, że ksiądz używa takich słów o samym sobie. Nie, nie, nie mam takiej mirakularnej, jak to właśnie mówi profesor Zowczak, koncepcji, która która no, w takiej formie, powiedzmy sobie, zwulgaryzowanej, to bardzo często się pojawia, nie ma przypadków, są znaki. Tak? Są ludzie, którzy wszystko rozpoznają w pewnej, właśnie zaszyfrowana mowa Boga. Ja już pewno należę do tego pokolenia, albo nie mam takiej konstrukcji psychofizycznej, bo to jest też dla mnie ważne, że jednak kształt religijności jest bardzo mocno w moim przekonaniu e, uwarunkowany łaska buduje na naturze, ową naturą, bo przecież mamy takie przykłady, że w jednej rodzinie, nie wiem, osoby są tak samo przecież wychowywane, mamy najróżniejsze postawy religijne, od głębokiej niewiary do głębokiego zaangażowania, wszyscy mają w gruncie rzeczy ten sam biotop, tak, rodzinny i tak dalej, ale idzie to w różnym kierunku, od czego to zależy, oczywiście pewnie, że zależy to także od środowiska, tak, ale mnie się wydaje, że to w dużej mierze także zależy od jakiejś konstrukcji psychofizycznej. Są ludzie, którzy którzy mają właśnie jakąś taką wyostrzoną, czasami wyostrzoną, czasami ona nie jest wyostrzona, ona czasami jest, bym powiedział, nie wiem, czymś na kształt prześladow prześladowania, tak? pewnego manii prześladowczej. Ktoś gotów jest widzieć, nie wiem, Boga wszędzie, nie wiem, na drzewie, na szybie, na czymkolwiek, będzie widział. Drugi nie zobaczy nigdzie. I teraz jest pytanie: no, bo ostatecznie, dlaczego tak jest, że jeden tak, a drugi inaczej? Czy to jest tylko kwestia właśnie łaski wiary? No to zamknęlibyśmy temat. No, ten ma wiarę, tamten nie ma. Czy to jest kwestia tylko konstrukcji psychofizycznej? Czy też jest to kwestia jakiegoś chcenia? Rich Fromm twierdził, że miłość jest chceniem, że trzeba chcieć kochać. Być może w odniesieniu do wiary też jest to. No dobrze, tylko znowu to nam niczego nie wyjaśnia, albo nie wyjaśnia wszystko, bo jakie są przesłanki tego chcenia, kochania? Mm, musimy coś wiedzieć o tym przedmiocie, który kochamy. Ale czy to nie jest trochę tak, że powracając do tej anegdoty o tym modlącym się, niewierzącym życie, że wiara może nie oznaczać pewności istnienia Boga, ale może być na przykład pragnieniem istnienia? I w tym sensie można mówić o tym naszym komponencie, o tej naszej woli, że nawet jeśli nie jesteśmy pewni tego, czego doświadczamy. Czym to jest, to że jednak pragniemy jego istnienia. Pragniemy istnienia tego całkowicie innego wielkiego ty, do którego poprzez doświadczenie, które stało się naszym udziałem, w jakimś sensie przylegamy, staliśmy się przylgnięci. No właśnie, to jest pytanie, po co my mielibyśmy sobie takiego Boga, nie wiem, wymyśleć, czy takiego Boga zapragnąć. To jest może lepsze stwierdzenie. Bo gdyby to miał być Bóg, który zgodnie z zasadą, że jeśli nawet go nie ma, to trzeba by go wymyśleć, to chyba nie, bo wtedy to będzie ten Bóg, który jest Bogiem wyjaśniającym rzeczywistość. Ale to nie o to chodzi. Mnie się wy wydaje, że chodzi raczej o tego Boga, o którym Pan mówi, który staje się może nie alter ego człowieka, ale staje się jego rewersem, że tak powiem. Tak Bóg jako rewers człowieka w tym znaczeniu, że człowiek w gruncie rzeczy rozpoznaje siebie w pełni w tej relacji do tego ty, innego. Że, że inaczej nie potrafimy siebie rozpoznać. Pisał o tym też bardzo często Kapuściński. Oczywiście on pisał w tych relacjach międzyludzkich, gdzie on mówi, że ty mnie kwestionuje. Tym, tym każe mi siebie zweryfikować, tak? Ty pyta mnie o mój sposób bycia. Każda konfrontacja z ty, każda konfrontacja z innym, z obcym, a im bardziej on jest inny, tym to zakwestiowanie jest silniejsze, tak? Bo ten, który jest podobny do mnie, nie bardzo mnie kwestionuje. Więc... Bóg jako ten, ten właśnie, te, ten wielki rewers mnie, ten, ten obcy inny, który jest potrzebny, by, potrzebny, biorę to w cudzysłów, wobec którego ja się nieustannie konfrontuję, żeby siebie rozpoznać, to moim zdaniem może być pociągająca dzisiaj wizja. Pociągająca, ale jednocześnie uderzająca w to wyobrażenie o jednostce jako zamkniętej monadzie, jako takim samodzielnym indywiduum, które tak de facto nie potrzebuje tego kwestionowania, ponieważ w jakimś sensie ono może się wydawać opresywne. No tak, ale to wszystko od tego zależy, jak będziemy myśleć o sobie. Tak? Czy myślimy o sobie jako kimś skończonym, jako o bycie skończonym, pełnym, tak? E, jakaś forma perfekta, czy też myślę o sobie jako o dziele otwartym, że użyję metafory takiej. Wziąłem trochę z Umberto Eco, e, bo jeżeli myślę o sobie jako o dziele otwartym, no to wtedy się pojawia ta logiczna kategoria kapaksdei. E, nie wiem, ale m, nie mam jeszcze tylu lat, by już tak autodiagnozować siebie, ale mnie się wydaje, że człowiek, który dokonuje jakiejś krytycznej autodiagnozy siebie, e, to, to jednak rozpoznaje konieczność konfrontowania się e, nie, nie z systemem moralnym, nie z, nawet nie z jakimś skomplikowanym systemem religijnym, bo to jest rzecz wtórna, jak się Bóg objawi. Ale e, chyba ma potrzebę takiego, um, no właśnie takiego konfrontowania się, ale ta, to, ta potrzeba tego konfrontowania się wynika właśnie z tej uprzedniej takiej prakategorii myślenia o sobie jako o kimś niecałkowitym, niepełnym Raczej otwartym niż zamkniętym, raczej nieskończonym niż skończonym. Ja potrzebuję go. Tak samo, nie wiem, może analogia jest kulawa, ja nie żyję w małżeństwie, ale czy nie jest tak, że w małżeństwie to jest właśnie nieustanne rozpoznawanie siebie poprzez perspektywę drugiego człowieka? Tak przecież ja się nieustannie kształtuję właśnie wobec niego. Inaczej bym się kształtował. Gdyby tego drugiego nie było, a inaczej się kształtuje wobec niego. I myślę, że to, to jest jakby pomysł myślenia o sobie jako siebie, który też w jakimś sensie tworzy siebie wobec Boga, który mnie pierwotnie kreuje. Myślę, że dochodzimy do dosyć nieoczywistej, może nawet w jakimś sensie przewrotnej konkluzji, że wiara jako naiwność, przynajmniej tak była postrzegana przez ten paradygmat, można powiedzieć, oświeceniowy od czasów oświecenia dojrzałej nowoczesności, w gruncie rzeczy jest tak naprawdę nie naiwnością, ale właśnie tą perspektywą krytyczną, która rozbija tą naszą pewność i jednocześnie pozwala nam jako osobom dojrzewać. To wydaje mi się perspektywa dla współczesnych, sekularyzowanych ludzi, którzy nie są odbiorcami treści religijnych, może się wydawać w jakimś sensie intrygująca. Bardzo jest ciekawe to, co pan mówi, to znaczy określenie tego wiara jako perspektywa krytyczna. To mi się bardzo podoba, bo ja często tak myślę o teologii jako o perspektywie krytycznej. Bo my bardzo często myślimy o innych naukach, że mają funkcję krytyczną wobec teologii. Psychologia ma funkcję krytyczną, tak? socjologia ma funkcję krytyczną, fizyka ma funkcję krytyczną wobec teologii. To o tym doskonale wiemy. Ale jest pytanie takie, na ile teologia ma funkcję krytyczną wobec sciences, tak? Wo wobec, wobec nauk, wobec nauk e, e, nie wiem, ścisłych, społecznych, e, humanistycznych, i tak dalej. Mnie się wydaje, że akurat w perspektywie humanistycznej mam wrażenie, że to widać najlepiej. Chyba najtrudniej w perspektywie nauk społecznych, bo one bardzo trudno wchodzą w dialog z teologią, ale ta teologia, która. Wszystkim tym naukom pokazuje in, możliwość innej perspektywy, to znaczy możliwość innego. Tak? To jest chyba u profesora Kity w jego tekście, który mówi, że cuda to są w gruncie rzeczy te furtki, które mówią, że jeszcze nie znamy całej fizyki być może. Tak? E, e, I wiele wydaje mi się, że wiele perspektyw teologia potrafi otworzyć naukom. Tak jak to chociaż się dzieje w literaturoznawstwie. Mnie się bardzo podoba takie stwierdzenie profesora Ryszarda Koziołka, już nie zacytuję go dokładnie, który mówił, że literatura otwiera te szczeliny, których nie może otworzyć religia, ale, ale religia czy teologia otwiera te szczeliny, których nie otwiera literatura. I one nie powinny być wobec siebie, nie wiem, wykluczające, ale są to raczej perspektywy wzajemnie wobec siebie krytyczne. I teraz, jeśli pomyślimy o wierze, jako o, o jakiejś właśnie funkcji krytycznej wiary wo, wobec mnie, Eee, no tak tylko chyba trzeba mieć odwagę, żeby, żeby zaakceptować taką perspektywę wiary, która jest wobec mnie krytyczna, bo jeśli jej nie zaakceptujemy dobrowolnie, to ona może się stać wiarą, która jest perspektywą opresywną. Ma pan rację. Takiej Odwagi chciałbym życzyć nam wszystkim, naszym słuchaczom, sobie samemu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo inspirującą. Dzisiaj moim gościem był ksiądz Andrzej Dragoła ksiądz profesor Andrzej Dragoła Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Przy okazji, skoro jest coraz bliżej święta, więc życzymy tego przychodzącego i, i, i spotkającego się z nami Boga, który nie przychodzi po to, żeby nas... Zniewolić, ale wierzymy, że po to, żeby nas wyzwolić i dopełnić tej naszej kreacji. Wszystkiego dobrego na święta. Wszystkiego dobrego bardzo dziękuję i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie patronite na patronitepl omane przez Więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl.